po stronie Lechii. Tak wygląda obraz tego spotkania. Gol Rzewłakow. Do Janusza Gola trochę, w tym było szczęścia. Gol! Janusz Gol strzela bramkę. Tak to bywa czasami. To Lechia była bliżej zdobycia gola, a teraz ułożyła się ta piłka Januszowi Golowi. To taki golbarek do kwadratu. Tak, przepiękna indywidualna akcja gola. Bardzo ładnie wywalczył piłkę, przedryblował dwóch, zagrał z klepki i przepiękny strzał. Zobaczmy raz bardzo jeszcze. Bardzo ładna akcja gola. Janusz Gol raz, tutaj świetnie, też zostawił mu piłkę Rzewłakow. No i nie zastanawiał się Janusz Gol, wysunięty nieco przed bramkę był Paweł Kapsa. Tak, jak zespołowi nie szło, to gol indywidualną akcją przesądził o tym, że zespół z Bełchatowa prowadzi 1-0. Jeszcze niedawno mieliśmy statystykę strzałów, w której zdecydowaną przewagę miała Lechia. I w meczu też przewaga drużyny z Gdańska. Tak, ale to a jednak tylko statystyki. O właśnie. A jednak Janusz Gol strzelił gola.